Cześć i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale, gdzie przychodzę do Was z podsumowaniem czytelniczym września, bo już mamy październik i jakoś jeszcze to do mnie nie dochodzi. Mam wrażenie, że ten rok minął tak szybko, że totalnie nie ogarniam, że już jest październik. Więc tak, jeżeli chodzi o wrzesień, to czytelniczo on byłby taki średni, powiedziałabym. Przeczytałam łącznie chyba 9 książek. Tak, przeczytałam 9 książek, z czego tylko 4 mam fizycznie, więc reszta to były audiobooki bądź też e-booki, więc zaczynałam już sobie opowiadać o tych książkach. Pierwszą, po jaką sięgnęłam, to było skończenie audiobooka Pokrzywa i Kość. To jest książka, o której było strasznie głośno, ja byłam jej ciekawa, ale z drugiej strony właśnie nie wiedziałam, czy chcę mieć ją fizycznie, bo nie do końca byłam przekonana, czy ta historia u mnie się sprawdzi. Mamy tutaj główną bohaterkę Marrę, która pochodzi z królestwa i jest jego księżniczką. I w tym królestwie jej siostry były wydawane za książęta z innego królestwa, tak żeby ich miejscu, powiedzmy, zamieszkania nie groziło nic złego. Problem polegał na tym, że w momencie, kiedy tamte książęta dostawały to, co chciały, czyli syna, pozbywały się właśnie swojej żony i brały kolejną w kolejce. I tak oto Mara dowiaduje się o tym i próbuje uratować swoją siostrę, która właśnie jest w tym momencie z tym księciem. Żeby to zrobić, musi się wybrać do wróżki, do wiedźmy, która ma pomóc jej w znalezieniu sposobu na zamordowanie właśnie księcia. I tak wybierają się one na przygodę jeszcze razem z wróżką chrzestną, z jakimś eksrycerzem i z najlepszym bohaterem całej tej książki, czyli z kurą demonem. Jeżeli chodzi o tą pozycję, to ona była całkiem w porządku, ale według mnie nic specjalnego. Jeżeli chodzi o wszystkie książki, które w tamtym miesiącu przeczytałam, to mam wrażenie, że z tą mam największy problem, bo o niej najwięcej zapomniałam. Totalnie nie kojarzę nic z tej książki takiego znaczącego. Jakby wiem, że na początku, w momencie, kiedy ona się stara, żeby ta wiedźma jej pomogła, musi ona wykonać 3 próby, które są dość niemożliwe. I oczywiście jej się to udaje, ale jakby ta historia nie miała dla mnie nic takiego szczególnego w sobie, co mnie jakoś by bardziej przyciągnęło, co by sprawiło, że mam ochotę cały czas ją czytać i poznawać dalsze losy głównej bohaterki. Nie widziałam kompletnie w tym nic takiego i no była w porządku, ale taka do zapomnienia. Kolejną książką, po którą sięgnęłam, jest znowu bardzo popularna książka, z tym, że chciałam się wziąć już za nią bardzo dawno temu i mam tutaj książkę The Atlas Six, czyli książkę z gatunku Dark Academia, za którym ja tak nie do końca przepadam, bo do tej pory żadna książka mnie nie przekonała. A to, co tutaj mamy, to osoby, które mają pewne zdolności z różnych dziedzin, jak na przykład z dziedziny fizyki, z dziedziny przyrody i są to magowie, więc oni jakoś tak mają pewne moce, które właśnie pomagają im w tym typu, nie wiem, mogą podpalić przedmioty albo sprawić, żeby rośliny rosły. Są tu telepaci, są tu takie osoby i one dostają możliwość wzięcia udziału w takiej kontynuowaniu nauki, bym powiedziała, właśnie w akademii pewnej, która nie jest znana całemu światu, a w której właśnie 6 uczestników może się znaleźć po to, żeby na koniec roku zostało ich tylko 5, ale wzięcie udziału w całym tym przedsięwzięciu może otworzyć im drzwi do wielkiej kariery, do wielkiej mocy i do wielkich pieniędzy, więc wszyscy się na to decydują, mimo że nie do końca wiedzą, jak tak naprawdę to wszystko będzie wyglądało, jeżeli chodzi o już sam udział w tym wszystkim, jak oni się znajdą na miejscu i co tam się będzie działo, bo jak się okazuje, jest to troszeczkę bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać na początku. Jeżeli chodzi o moje przeczucia, moje odczucia co do tej książki, to są takie trochę mieszane, bo z jednej strony dobrze mi się to czytało, z jednej strony ja byłam zainteresowana, a z drugiej strony mam wrażenie, że bardzo mało się tutaj dzieje, że jest dużo rzeczy, które są opisane wielkimi słowami, ale nie do końca one mają jakby odzwierciedlenie w tej książce, bo często nie widzimy tak naprawdę, do czego predysponowani są ci uczestnicy, po co oni się tam znaleźli, jak wyglądają te zajęcia i co one mają im dać na przykład. Nie do końca wiemy wrogowie całej tej akademii, powiedzmy, skąd się wzięli, dlaczego oni są ich wrogami i czemu aż tak bardzo starają się im zaszkodzić. To wszystko jest takie niedopowiedziane, ale z drugiej strony w historii bardzo dobrze się czytało i mimo wszystko ja byłam zaciekawiona, co rzadko się zdarza znowu w takich historiach. Więc myślę, że możliwe, że sięgnę po drugą część, ale nie jestem tego pewna, więc zobaczymy, jak ona wyjdzie po polsku i wtedy będę się przekonywać. Póki co nie jestem za, ale nie jestem też przeciw. Kolejną książką, po jaką sięgnęłam, to była książka, która znowu czekała na to, aż będzie przeczytana od bardzo dawna. I jest to książka dla młodszego czytelnika, czyli Jaga i dom na orlich nogach. Poznajemy tutaj naszą główną bohaterkę Jagę, która jest dzieckiem i wiedźmą.
Jest córką uzdrowicielki i córką hodowcy domów na kurzych nogach. I w pewnym momencie w miejscowości obok odbywa się taki coroczny festyn, podczas którego zostaje napadnięty właśnie dom naszej głównej bohaterki, porwani zostają jej rodzice i porwane zostają właśnie jaja, z których mają się wykluć te domki. I Jaga, której nie było wtedy na miejscu, wraz ze swoim przyjacielem Cykorem, czyli właśnie jednym z tych kurzych, z tych domów na kurzych nogach, wyrusza na poszukiwania swoich rodziców i domków i próbuje je uratować. W tym celu zjawia się w Krakowie, poszukując pewnej osoby. No i jakby poznajemy tutaj jej przygody, poznajemy tutaj, jak ona sobie radzi z uratowaniem rodziców, ale też skąd się bierze tytuł tej książki, no bo jak widzicie, nie mamy tutaj domów na kurzych nogach, czyli ale na orlich nogach. Jest to dosyć ciekawa pozycja, chociaż jak na książkę dla dzieci dosyć wolno mi się ją czytało, aczkolwiek dalej byłam zaciekawiona historią. Jestem ciekawa też drugiej części, którą mam na regałach i pewnie będę kontynuowała niedługo, ale nie powiedziałabym, że jest to coś takiego super wybitnego, które każde dziecko musi przeczytać. Mimo wszystko bardzo polecam Wam tą książkę, bo jest ona naprawdę fajna do takiego oderwania się, do poznania ogólnie może troszeczkę bardziej takich historii właśnie wiedźmowatych, które raczej nie są wykorzystywane w książkach, bo jest tutaj dosyć takie inne podejście, inne jakieś tam baśnie, inne tego typu sprawy, więc mnie to naprawdę zaciekawiło. I fajne było troszeczkę takie świeższe spojrzenie na właśnie książki o wiedźmach, niż takie, które znamy do tej pory, typu wiecie, latające miotły, nie wiem, czarne koty, tego typu sprawy. Tutaj jest troszeczkę inaczej, więc myślę, że to jest fajny dodatek i jak najbardziej Wam książkę polecam i zobaczymy, jak będzie wyglądała kontynuacja. Później sięgnęłam po audiobooka i była to książka Śledztwo w kosmosie. To jest kolejna książka autora Szkoły Szpiegów, z tym, że to jest troszeczkę inna seria. Poznajemy naszego głównego bohatera, którego teraz nie pamiętam imienia, ale on razem z rodzicami jest na takiej stacji kosmicznej, można powiedzieć, w której oni żyją przez jakiś czas. Jest to grupa naukowców i różnego tego typu ludzi, którzy mają udowodnić, że właśnie w kosmosie można żyć. I w pewnym momencie jedna z tych osób, jedna z tych naukowców wychodzi poza stację i umiera. I nasz główny bohater jest jedyną osobą, która uważa, że było to morderstwo i próbuje tego dowieść. Jak wiecie, ja jestem naprawdę wielką fanką całej tej historii, jeżeli chodzi o Szkołę Szpiegów, więc liczyłam mocno na to, że autor też nas nie zawiedzie w tej książce. I poniekąd się nie myliłam, bo jest ona podobnie napisana, tak wiecie, luźno, przyjemnie, w którą jest napisana w taki sposób, że ciężko się od niej odrywać, bo tam cały czas coś się dzieje i cały czas jesteśmy wrzuceni w jakąś akcję, więc jest to dosyć fascynujące i myślę, że dzieciaki, które po nią sięgną, naprawdę się nie zawiodą, no bo takie książki są pisane po to, żeby dzieci zainteresować, a jeżeli tam się non-stop coś dzieje, to jest ku temu bardzo duże prawdopodobieństwo. Jeżeli miałabym porównać tą serię do tej poprzedniej serii, którą czytałam, to Szkoła Szpiegów jednak bardziej mi się podoba, może dlatego, że no ja nie jestem jakimś takim wielkim fanem kosmosu i tego typu rzeczy, aczkolwiek naprawdę jest to przyjemna lektura, która może Wam pomóc się zrelaksować, może Wam pomóc miło spędzić czas i jakoś tak się odmurzyć troszeczkę, więc na pewno polecam. Audiobook naprawdę jest króciutki, no bo to są książki dla dzieci. Jeszcze jeżeli słuchacie na przyspieszeniu, no to tak, to Wam minie naprawdę migiem. Tak samo zresztą jak kolejna książka, która idealnie wpasowuje się w klimat jesienny. Ja już Wam o niej mówiłam, bo mówię tutaj o książce Evelyn Jones i Duch z Malmouth. To jest książka, którą ja przesłuchałam na raz. Absolutnie na raz. Ten audiobook trwa na przyspieszeniu chyba 2 godziny. I mamy tutaj naszą główną bohaterkę Evelyn, która zostaje wysłana do swojej ciotki. Jest ona taką wielką fanką historii o duchach i w momencie, kiedy znajduje w miasteczku antykwariat, udaje się tam i znajduje jedną książkę, która właśnie ją bardzo zainteresowała, a później dowiaduje się, że w tym miasteczku parę lat wcześniej zaginęła dziewczyna, no i jakoś to wszystko się później łączy. I tak jak Wam już mówiłam, to jest książka, która mimo tego, że jest skierowana do młodszego czytelnika, sprawiła, że ja naprawdę momentami się bałam odwrócić po prostu z przerażenia. Czasami stawałam tak, mówię, jakim cudem dziecko ma się tego nie przerazić. Ale jednak ta historia ma coś takiego, kurczę, wciągającego w sobie. Ma coś takiego, co przekonuje bohatera, czytelnika do tych bohaterów i do całego tego zamieszania, które się wokół dzieje. Z jakiegoś powodu jest ona taka bardzo wyrazista i bardzo łatwa do wyobrażenia sobie, że to faktycznie mogło być miejsce i zwizualizowania sobie w głowie, jak to wszystko miało wyglądać. Więc jak najbardziej tą książkę wpiszcie sobie na listę książek, którą chcecie przeczytać tej jesieni, bo jest naprawdę tego warta, jest króciutka, naprawdę wprowadzi Was w ten taki sezon strachu i sezon jesienny, więc zdecydowanie to jest coś, z czym warto się zapoznać.
Kolejny audiobook, bo to jest miesiąc audiobooków zdecydowanie, to jest Kocia kawiarnia. Książka, którą ja byłam zainteresowana w sumie w momencie, kiedy ona miała wychodzić, ale później zaczęłam ją czytać jakoś w e-booku i w sumie ja chyba przeczytałam jeden rozdział może i jakoś ją odłożyłam i zapomniałam o jej istnieniu. A jak już wyszedł audiobook, to stwierdziłam, że się zapoznam. Nie żałuję tego, bo to jest znowu kolejna króciutka książka. Mamy tutaj naszą główną bohaterkę, która nie należy już do osób takich, wiecie, świeżo po studiach, które mają całe życie przed sobą i mnóstwo perspektyw w głowie, ale jest osobą, która właśnie straciła pracę, która ma ciężkie dosyć warunki i dostaje ona propozycję od swojej przyjaciółki, że tamta znalazła jej pracę, z tym, że jest ona właśnie w kociej kawiarni. Wszystko byłoby super, gdyby nie to, że nasza główna bohaterka nienawidzi kotów i no nie do końca się czuje przekonana, jednak sytuacja życiowa ją trochę zmusza do podjęcia tej pracy i jak się okazuje, nie żałuje ona tego w ogóle. Dzięki kotom właśnie poznaje ona mnóstwo jakichś takich prawd życiowych, mnóstwo sposobów na życie, można by to powiedzieć. A to wszystko jest okraszone też historiami niektórych z gości, którzy tam przychodzą. I jest to naprawdę coś, z czym warto się zapoznać. Może to nie będzie jakaś taka książka, która odmieni wasze życie, ale na pewno książka, która w momencie czytania gdzieś tam wam da taką iskierkę może nadziei, jakąś iskierkę takiego pomysłu właśnie, jak przeżyć swoje życie. To nie są, wiecie, zasady, do których trzeba podchodzić na poważnie, ale na pewno są to takie drobne, złote myśli, które gdzieś tam można czasami przesycać do swojego życia. I no zdecydowanie książka przyjemna, fajna, ale nic znowu specjalnego, co odmieniłoby moje życie, o czym bym pamiętała do, nie wiem, jeszcze w przyszłym roku, ale w momencie czytania była naprawdę okej. Kolejna mega popularna książka, o której wszyscy mówili już przez parę lat i jest to stricte taka jesienna książka, z którą stwierdziłam, że właśnie zapoznam się w tym roku i mówię tutaj oczywiście o książce Marina Carlosa Ruisa Zafona. Ja czytałam już tego autora Cień wiatru i jakoś on mnie w życiu nie przekonał, ale stwierdziłam, że ta książka może troszeczkę to zmienić. Jest to właśnie, tak jak Wam mówiłam, już taka typowo jesienna, gotycka powieść, w której poznajemy naszego głównego bohatera Oskara, który chodzi do internatu w Barcelonie, ale jest zafascynowany wszystkimi takimi, wiecie, troszeczkę podupadłymi pałacykami, które znajdują się w okolicy właśnie tego internatu i w pewnym momencie trafia tak właśnie na Marinę, na naszą drugą bohaterkę, która zafascynowała go od pierwszego tak naprawdę momentu i razem z nią postanawia odkryć sekret pewnej damy, która co miesiąc udaje się na cmentarz w celu odwiedzenia grobu, który nie wiadomo do kogo należy, jest to grób bezimienny, no i troszeczkę się wplatają w pewną sytuację sprzed lat, która jak się okazuje nie jest zbyt wesoła i która może mieć dosyć ciężkie konsekwencje. To jest historia, która miejscami jest straszna, miejscami jest dosyć paskudna, jeżeli jesteście ludźmi z bardzo dużą dozą wyobraźni, ale z drugiej strony ja naprawdę byłam zafascynowana tą historią. Jestem zaskoczona, jeżeli chodzi o to, bo rzadko się zdarza właśnie, żeby historie takie typowo w takim klimacie gdzieś tam właśnie gotyckim, strasznym, taki, który ma nas troszeczkę wprowadzić w niepokój, mi się tak podobały, a Marina to wszystko zrobiła. Nie będę mówić tak jak niektórzy, że to jest książka mojego życia, jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałam, bo nie, ale na pewno na ten moment jestem w stanie stwierdzić, że naprawdę jest to dobra pozycja, jest to dobra książka, która wielu osobom, które mogą się tego nawet nie spodziewać, bardzo mocno przypadnie do gustu. Nastąpił ten czas, że w końcu sięgnęłam po książkę Pięć Królestw, Tkacze Śmierci, znowu dlatego, że wyszedł w końcu audiobook na Empiku, więc postanowiłam sobie przesłuchać tego audiobooka. A mamy tutaj królestwo, w którym królują echa, czyli takie osoby, które mogą być albo żywe i po prostu takie trochę echo to jest oddzielenie ich troszeczkę od ciała i egzystuje samo trochę w sobie, ale te echa mogą być też echami umarłych. Trochę ciężko to wytłumaczyć, ale jak już się czyta, to jest łatwiej przyswajalne, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. W celu odnalezienia swoich przyjaciół, Cole musi się udać właśnie do krainy echa, czyli do miejsca jeszcze troszeczkę takiego głębszego, gdzie już naprawdę tych umarłych jest naprawdę dużo i rzadko się zdarzają tam echa, które są echami osób żywych. Ale w celu właśnie odnalezienia sióstr swojej najlepszej przyjaciółki, on musi się troszeczkę poświęcić i tam udać. Ja byłam naprawdę ciekawa tego, jak tutaj będzie to wszystko ograne. Bardzo dobrze był stworzony ten świat echa. Bardzo dobrze były tutaj jakby wytłumaczone niektóre kwestie, kto jest kim z poprzednich tomów i jak to się stało, że ta osoba stała się taka, jaka się stała.
Czy ja muszę Wam polecać jeszcze tą serię? Ja jestem absolutnie zakochana. Może nie tak jak w Baśnie Boże, ale wydaje mi się, że to jest na bardzo bliskim poziomie. W tym miesiącu będę czytać na pewno kolejną część. Chociaż może nie w tym miesiącu, a na początku kolejnego, bo chyba dostanę ją dopiero pod koniec miesiąca, z tego co widziałam na Empiku, bo już mam ją zamówioną. Ale tak, będę kontynuowała tę serię i mam nadzieję, że ona się skończy w taki sposób, że nie będę zawiedziona. Zostały nam już tylko dwie książki, z czego o jednej nie będę Wam opowiadać praktycznie wcale, bo cały poprzedni filmik jest jej poświęcony, więc jeżeli jesteście ciekawi mojej opinii na temat Czwartego Skrzydła, czyli prawdopodobnie najgłośniejszej książki tego roku, to właśnie zapraszam Was do tamtego filmiku i tam Was odsyłam, a my się skupmy już na ostatniej książce, czyli na ostatnim e-booku, który czytałam w tym miesiącu, który kończyłam w tym miesiącu, bo zaczęłam go chyba pod koniec lipca, więc trochę się z nim bujałam. I mówię tutaj o książce Emily Henry i Ludzie, których spotykamy na wakacjach. Poznajemy dwójkę bohaterów, Poppy i Alexa, którzy od wielu lat, kiedy się poznali na uczelni, jeżdżą ze sobą co roku na wakacje i właśnie poznajemy historię tych wakacji, które były przed laty, ale też wakacje, które odbywają się w tym roku, bo oni na jakiś czas stracili ze sobą kontakt i postanawiają go odnowić właśnie w danym roku i wybrać się ze sobą na kolejne wakacje. Oni od lat się przyjaźnią i od lat wmieszają się oboje w jakby różnego rodzaju związki. Głównie Poppy miała ich jakby dużo więcej niż Alex. I właśnie te historie możemy tutaj poznawać. Możemy też tutaj poznawać to, jak oni się ze sobą dogadują po tej przerwie. I ja o tej książce słyszałam naprawdę mnóstwo opinii, że to jest książka idealna na lato, idealna na wakacje. W moim przypadku nie sprawdziła się totalnie, bo mimo, że nasi bohaterowie jeżdżą na miliony wakacji i mnóstwo miejsc możemy tutaj zobaczyć teoretycznie, bo o wielu miejscach ona pisze, że są w nim, tak w ogóle nie czuć tego klimatu, bo równie dobrze oni mogliby siedzieć w knajpie w Nowym Jorku, gdzie mieszka Poppy i jakby nic by mi to nie dało, bo oni po prostu jadą tam, żeby się napić i żeby zjeść. I ewentualnie, żeby trochę pogadać, nie? Więc jakby totalnie ten klimat wakacyjny dla mnie jest niezauważony. Wiadomo od samego początku, do czego zmierza ta historia i mimo, że tam jest mnóstwo jakichś takich, wiecie, wyboi, to wiadomo, jak to się wszystko skończy, no i nie daje żadnego takiego książka, takiego momentu zawahania. Ja, no niestety, nie polubiłam się ani z książką, ani z bohaterami, nie czuję w ogóle żadnej więzi z żadnym z nich i no przeczytałam, okej, ale raczej coś tak czuję, że już raczej nie będę wracać do książek Emily Henry, bo one nie dają mi tak naprawdę żadnej satysfakcji, z wyjątkiem Beach Readu, który gdzieś tam tutaj, nie Beach Readu, Book Loversów. To była jedna książka, która faktycznie gdzieś tam sprawiła, że czy się uśmiałam, czy gdzieś tam sprawiła mi satysfakcję, to była jedyna książka i raczej po więcej nie będę sięgać. I to tyle, jeżeli chodzi o książki, które przeczytałam we wrześniu. Standardowo mam nadzieję, że to światło nie zmieniało się za bardzo, ale stwierdziłam, że bardzo dawno nie nagrywałam tutaj w tym pokoju, a tutaj światło jest po prostu niemiłosierne. Mimo, że słońce nie ma się nawet za czym chować, to ono co chwilę gdzieś tam znika, co chwilę się ciemnia, rozjaśnia i ja tutaj autentycznie dostawałam czasami szału, więc mam nadzieję, że to nie będzie zauważalne. Jeżeli jesteście ciekawi moich filmów, to zapraszam Was do subskrybowania kanału i do poprzednich, które już się znajdują tutaj. A tymczasem dziękuję już Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!